Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści. Dawno nie było żadnych odcinków, miałem problemy z komputerem, byłem w Holandii, byłem na weselu, byłem u siostry w Krakowie, dużo różnych ciekawych zajęć dla mnie, nie miałem czasu na nagrywanie, ale już chyba wszystko wróciło do normy. Bardzo dziwne jest to, że miałem problemy z nagrywaniem, FPS-y bardzo mi spadały, nie robiłem tego przed wyjazdem, wróciłem teraz do domu i się okazuje, że wszystko jest w porządku, więc naprawdę nie wiem, przez co to było, czy było to spowodowane. Ale na szczęście już jest wszystko w porządku i mogę sobie spokojnie nagrywać. Jak widzicie, jest to odcinek na żywo. Nagrywany nie kręcę czołgiem, staram się nie kręcić czołgiem. Prosiliście o to w komentarzach. Zaraz sobie wybierzemy jakiś czołg. Chyba weźmiemy sobie Centuriona na początek, bo staram się tutaj dojść w Centurionie do tego Centuriona na 9 tierze. Teraz jest zniżka, ale to można go kupić za 2,5 miliona, więc to będzie naprawdę duża oszczędność dla mnie, jeżeli uda mi się go kupić za ponad milion kredytów mniej. Nie będę tutaj przedłużał, puszczamy sobie bitwę, zobaczymy jak nas wylosuje. Wczoraj miałem tragiczne losowania generalnie czy wieczorem, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszkę lepiej. No nie jest to może wymarzone losowanie, ale nie jest też najgorsze. Niestety 9 tiery. Nie będę się tutaj pchał na przepychacz, na tą kiszkę z tyłu, ponieważ to nie jest dobre miejsce dla Centuriona. Jest on za miękki, za duży zdecydowanie, żeby walczyć na takim terenie. Pojadę sobie dookoła i zobaczymy, co uda się tam rozwalić. Przepraszam. 15 sekund jeszcze i za chwilkę będziemy mieli tutaj rozgrywkę. Specjalnie nie idę w żaden czołg w tym momencie. Nie mam jakiegoś parcia na jakiś szczególny czołg. Udało mi się uzbierać ostatnio 6 milionów kasy. Sprzedałem wszystkie artylerie, ponieważ no niestety artyleriami po tym patchu nie da się grać. Sam myślałem, że będzie to bardziej tak, że te arty zostały mniej więcej na tej celności, co miały. Jedynie zwiększył się czas zwrotu pocisku, czas przeładowania, celowania. Natomiast celność będzie bardzo podobna. Jednak jak zauważyłem, celność jest tragiczna w porównaniu z poprzednim patchem i po prostu gra artylerią nie przynosi mi żadnej radości. Udało mi się odblokować 9 tier arty francuskiej i wszystkie inne artylerie po prostu posprzedawałem, bo wiem, że nie będę nimi grał. Tutaj dość mocną ekipę widzę, wysyłamy. Jedzie T-54, jedzie T-34 przez 2, a MX-390, czyli sporo 8 tierów, nawet 9 tier jest. Myślę, że powinniśmy sobie dać radę tutaj, jeżeli tylko uda nam się w miarę szybko tam dostać i nie będziemy tutaj specjalnie czekać, tylko pchać raczej do przodu. Mam nadzieję jedynie, że tutaj na północy wytrzymają nasi sojusznicy i tam nie dadzą się zbyt łatwo przepchnąć. A75 trudny będzie do zniszczenia, ale jest nas na tyle dużo, że powinniśmy sobie dać radę. On dość wolno strzela. Potrafi oczywiście mocno uderzyć, tutaj nie miałem przestrzału na tego meda. Dlatego jedziemy dalej. Mamy jeszcze T-54. Zobaczcie, E75 już wyrwało. Jest tutaj kilka czołgów, widzę, że oni też puścili dość mocną ekipę tutaj. Zobaczymy, co z tego będzie. O i na północy tam mocno też cisną. No musimy tutaj zdecydowanie zaatakować. Nie wiem, czemu oni kampią. Zdecydowanie powinni tutaj za nami jechać. To nie jest dobre, jeżeli oni będą stali w tamtym miejscu i tam sobie kampili, bo tutaj po prostu mogą nas szybko wykończyć te wrogie czołgi. Podjeżdżam, mam żarówkę na tym czołgu, więc w razie jakby mnie zauważyli, to będę w stanie się szybko w miarę wycofać. Nie chcę podjeżdżać. O, widzicie, już mnie widzą. Za chwilkę tutaj dostanę jakiś strzał, pewnie od E75. Więc na razie T-54. Chciałem sobie coś wycelować, ale przebijanie wieży T-54 to jest raczej słaby pomysł i tego się raczej nie uda zdobyć. To jest bardzo twardy czołg. No nic, musieli poczekać, aż ktoś nam cokolwiek tutaj wyspotuje, bo sam nie jestem w stanie sobie tutaj wyspotować, jeżeli wyjadę, po prostu zostawię takie buły, że za chwilkę mój żywot się skończy. Tego nie widzę. E75 prosto i wieżyczkę też nie weszło. Niestety będziemy dalej próbowali. Celność jest oczywiście elegancka na tym patchu. Jest bardzo łatwo trafiać weak spoty teraz. No, T-54 mnie uderzyło. Spróbuję sobie zawrócić i pojechać bardziej może wodą. Może to będzie trochę lepsze. No, stary, nie blokuj mnie tak. Tą panterą. Już niestety straciłem połowę HP. Jak widzicie, jeszcze nie zadałem żadnych obrażeń. To nie jest najlepsza bitwa.
z 5 do 3. Zobaczymy, jak to będzie dalej się układało. Tak jak na początku lubiłem tą mapę, to teraz zaczynam ją coraz bardziej nie lubić, ponieważ okazuje się, że wcale nie jest tak dużo możliwości tutaj manewru. Po prostu, jeżeli stajecie naprzeciwko takich czołgów, a gracie osmokierem, no to ciężko wam cokolwiek zdobyć. Wyjedziemy sobie jakoś tędy, spróbujemy pomóc tej naszej fałce nieszczęsnej. Nie widzę. Zobaczcie, dokładnie sprawdzam, gdzie on się znajduje. Bo być może uda mi się go gdzieś tutaj ustrzelić, jeżeli jeszcze kawałek podjedzie. Stoję sobie w krzakach, oni mnie nie widzą. Ferdynand wykańcza. Tutaj Black Prince'a, zwycięży szybko na dół. 700 HP, to jest dość dużo. Strzela w czasie jazdy. W ogóle strzelaj w czasie jazdy się bardzo popiegły. Nawet kawuje lesem, bo fajnie sobie postrzelać w czasie jazdy. Strzelamy. Są pierwsze obrażenia nareszcie. Udało mi się tego uszkodzić. Jeszcze bierze. Niestety, trecik proszę. Zobaczcie, brala wieża na tym czołgu też jest rewelacyjna. Wieża naprawdę potrafi dużo zjeść. Jeszcze jeden strzał, tylko niech ktoś mi go zaświeci. Sam sobie go spróbuję zaświecić, tak jak teraz. Zostaje wykończony, bardzo fajnie. Zostało te 54 jeszcze tutaj gdzieś. Jest T54 na full HP. Jadę pomóc naszemu T54. Nie wiem, czy jest na przeładunku, czy dopiero będzie strzelał. O, właśnie strzela do niego. Mam nadzieję, że 4 pociski mu właduje. Raczej go tutaj nie zniszczy tymi 4 pociskami. No właśnie, zostało mu tak na jeden strzał ode mnie akurat. Już ci stary pomagam. Muszę tylko tam dojechać. Dawaj, przyjeżdżaj do mnie. Nie stój koło niego, tylko jedź do mnie. Ja jestem na tyle wolny. Ten czołg jest klockowaty bardzo, naprawdę. Centurion to dość duży klocek i ciężko nim gdziekolwiek dojechać. No niestety 54 go wykańcza, ale jest na jeden strzał dla mnie, więc jeżeli tylko dojadę w miarę szybko, to uda mi się go wykończyć. Ma na tyle dużo HP, że on nie będzie mi w stanie tutaj raczej nic zrobić. Może mnie najwyżej raz strzelić, ale nie dałem mu na to szansy. Został wykończony. Nasi kapują. Właściwie to Ferdynand kapuje. Dobra, ja wracam do bazy. Zobaczcie, że tam został T95 i chyba lew został. Dlatego wrócę. Już i tak nie zdążę dojechać na kapa, praktycznie to nie ma sensu, a jeżeli by padli u nas, to może być różnie. Może mi się uda jeszcze coś strzelić. No 600 damage'u to nie jest za dużo, ale udało się przeżyć. Gwiazdka zgaszona. Jeden czołg odfajkowany. Można teraz grać dalej. ST1 jeszcze zostało. Ono pewnie długo nie pożyje, bo już jest otoczone ze wszystkich stron. O, jeszcze wykończyło nasze T95. Idziemy sobie, widzicie, on nie jest ten centurion zbyt szybki. Natomiast ma fajne opuszczenie lufy i nadaje się do góry na górkach, do wychylania się z zagórek. Bardzo podobnie mi się nim grali jak Pershingiem, tyle że Pershing był jednak troszkę niższy, natomiast miał trochę słabszą wieżę za to. Bo ta wieża w centurionie naprawdę potrafi bardzo dużo zjeść i to jest chyba nawet identyczne wieże jak na Kardawarowie. Dobra, skończyliśmy, została baza skapowana, więc mamy pierwsze zwycięstwo i pierwszą gwiazdkę zgaszoną. Dobra, co by sobie teraz wziąć? Tutaj może sobie weźmiemy KU-1S. Wróciłem ostatnio do tego czołgu. Głównie przez tą kampanię, która się odbywa na mapie CW. Na szóstych tierach graliśmy właśnie KU-1S-em dużo. I naprawdę spokojnie się tym czołgiem grało. Można im naprawdę nieźle zarobić, można się nieźle pobawić i zwłaszcza w plutonie trzyosobowym, jeżeli weźmiecie jeszcze jednego sporta i coś szybkiego, na przykład Cromwella albo M18, to bitwy się właściwie same wygrywają. Jest to chyba najbardziej przegięty czołg na swoim tierze w tym momencie. Kiedyś jeszcze było KW-1 z 107, ale KW-1 już zostało rozbite na dwa czołgi, więc bo zostaje nam jeszcze KW-1S. W ogóle ciekawi mnie, czemu zabiorą może kiedyś tą armatę. Mam nadzieję, że nie, bo przecież fajnie mieć takiego oto i tanka do zabawy, do wszystkiego. Jadę oczywiście w stronę miasta. Bardzo fajne losowanie mi się trafiło. Nie dużo szóstych kierów, dużo piątych kierów, które schodzą na strzał przy dobrym losowaniu od KW Sporta. Jedziemy szybko do
do miasta. Zobaczcie, on jest bardzo szybki, 45 na godzinę z górki, to jest naprawdę bardzo dobra prędkość, jak na czołg ciężki. Tutaj sobie spróbujemy jak najszybciej zająć miejscówkę gdzieś w okolicach kościoła. Po lewej stronie zostało tylko Susto i chyba Jan zostanie, czyli jak pancer 4. Aha, bo mam spotkaniówkę w ogóle, no tak. Nie zauważyłem. No to dobrze, że wszyscy jadą do miasta, bo zauważyłem, że na spotkaniówkach bardzo często ludzie jeżdżą kiszką, co jest zupełnie bez sensu, bo czasem jedzie tam 10 czołgów, a do miasta jadą 1-2 czołgi i to oczywiście nie ma najmniejszego sensu. Strzelamy, nie trafiłem oczywiście, bo mi gąsienicę. Zdąży się naprawić, czy się nie zdąży? On ma jakieś słabsze działo na tym sporcie. Zdążyłem się na szczęście naprawić. Nie chciałem używać zestawu naprawczego tutaj. Ten zestaw naprawczy mi się przyda na pewno później. No, podjedź. Dobra. Nie strzeliły, bo to będzie za zero strzał, ale sobie strzelimy pancer 4. Zobaczcie, niedużo mu zostało. Niestety nie wylosowało mi na tyle dobrze tego damage'u, żeby zabrać mu całe HP. Ale bardzo często te medy piątego tieru, takie jak właśnie pancer 4 albo Sherman, schodzą na strzał od kawuspotka. Ja się tu nie mam zamiaru wychylać za bardzo. Muszę sobie przeładować, 13,5 sekundy przeładowania to jest dość dużo na tym bierze, zwłaszcza gdzie czołgi naprawdę szybko potrafią strzelać. Wyjeżdżamy, mamy Cromwella, który dostaje strzał za 400. Specjalnie się tutaj nie kontuję, po prostu wyjeżdżam, strzelam i się cofam. Nie widzę sensu, żeby się jakoś specjalnie obracać, nie ma tutaj na tyle mocnych przeciwników. Mamy jak pancera 4, dostaje strzał ode mnie centralnie. Teraz będzie się trzeba trochę schować, żeby to nie oberwać. Zobaczcie, wystawiam mu boczek, schowałem sobie przód, żeby bił mnie w bok, nic mi nie może zrobić. Wykańczamy sobie jak pancera, jest 4-6, czyli nie najlepszy wynik póki co, ale za to będzie pole do popisu. Pokaż się tutaj. Zobaczcie, ile go wystaje. Pyk! I już go nie ma. Bardzo fajna celność. Naprawdę poprawili celność, zwłaszcza takim czołgom jak KW-1S, albo na przykład T-34, które nie grzeszyły tą celnością, natomiast teraz dzięki tej poprawionej celności te czołgi są dużo, dużo mocniejsze, bo potrafią strzelać na dużo odległości w miarę celnie. Mamy tutaj Crusadera. Crusader mnie raczej nie będzie przebijał w ogóle. Tego spotka się niespecjalnie boję, bo tak jak widzieliście, nie ma najlepszej armaty. Naprawdę, jeszcze nie Crusaderem, nie Crusaderem, tylko sportem bez najlepszej armaty. To jest zupełna pomyłka. Tylko 122 mm wchodzi w grę i nic innego. Jedziemy wybić tego Crusadera, bo mnie już zaczyna troszkę denerwować. Tutaj tłucze mnie od boku, zaraz mnie przeładowane. Pójdzie na jeden strzał. Tak jest, zostaje wykończony. Mamy fałeczkę i KW-1S jeszcze tutaj. Fałeczka już jest praktycznie na dobicie. Spróbujemy ją staranować, a jest. Jak pancer ją wykańcza. Teraz sporta sobie walniemy. Z podpałą. Nie, już nie zostało nic na podpałę. Dobra, mamy Hellcata i mamy KW-1, a dodatkowo artylerię. Hellcat ma niedużo. KW-1 ma niedużo. Oba te czołgi można by spróbować wykończyć na jeden strzał przy dobrym wietrze. Dobra. Ustawię się, żeby mnie tylko arta nie machnęła. Boję się trochę tej arty. Dlatego ustawię się tutaj i poczekam, aż ten KW-1 tutaj podjedzie. Będę skupiony, zwarty i gotowy. W momencie, jeżeli go zobaczę, to strzelę. Spróbuję pojechać do przodu, wezmę sobie, bo już nie będę leczył tego nieszczęsnego dowódcy. Tak już to nie ma znaczenia. KW-1 będzie na pewno najkrótszą drogą jechał tutaj po mnie. Jeżeli tylko wyjedzie, to powinien dostać ładny strzał, ewentualnie jak pancer 4 go dokończy, jest KW-1. Zobaczcie, 418. Nie chcę, żeby mnie tutaj trafiła ta arta, więc zjeżdżam sobie szybko z kapa. Jest arta. Przyjechała, nie celowała tutaj specjalnie. Poproszę go może o zostawienie mi tego fraga. Może mi zostawi tego fraga, że miał 8, to ja dostanę fajny medal.
No nie wiem, czy mi go zostawi. Oby. Nie idź dalej, nie zabiję mi go. Daj mi zabić 8. Ja naprawdę fajny medal. Bam, 8 zabitych. Zobaczcie, to jest właśnie zabawa na kawę. Spodzie 3100 damage'u. Bardzo fajna bitwa. Jak na 6 tiery wylosuje taki czołg, to jeżeli potraficie troszkę grać, to można naprawdę fajnie nabić. Mamy tutaj medal Ridleya Waltersa, sterowa ściana, specjalista i snajper. Na kawu 1S snajper. Jest Apollo. Piszemy tutaj szybko. Dobra. Sporcik już mamy, sporcika mamy zaliczonego. Co by tu jeszcze wziąć? Może coś z dyszek? W której dyszku nie było tak w ogóle? W której dychy nie było? Isa 7 chyba nie było w ogóle. Spróbujemy sobie Isem 7 pośmigać. I 7 też według mnie bardzo zyskał na tym patchu 0.086, ponieważ jego cena została ewidentnie poprawiona, tak jak wszystkich czołgów, tak jak mówiłem, które miały problemy z tą celnością. No właśnie ten patch poprawił takim grubym lufom celność, tak samo na esecie. Fajnie się teraz gra, natomiast na tych czołgach, które miały bardzo dobrą celność, no to teraz można spokojnie wrócić w czasie jazdy i nie ma z tym większego problemu, żeby zadawać obrażenia i trafiać z większych dystansów. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. E1. Mógłby ktoś pojechać na E1. Gdyby fałka nasza pojechała na E1, tam się ustawiła w krzaczkach. Widzieliście kiedyś odcinek z WZ-tą, chyba 132, kiedy tutaj stałem przez całutką bitwę i się w ogóle stąd nie ruszałem. Nabiłem chyba 8000 z podświetlenia, czy jakoś coś koło tego. Naprawdę to jest bardzo dobra miejscówka, jeżeli tylko jakiś med albo scout ogarnięty tam pojedzie i stanie w tym krzaczku, to potrafi sobie nabić bardzo dużo obrażeń z podświetlenia, a drużyna, nie będąc wykryta, może sobie pluć do czołgów, które znajdują się na linii 1-2. Ja jadę w stronę miasta, nie lubię tutaj stać na tej piszce, bo jeżeli tam nikt nie zaświeci, no to po prostu się stoi i jest się bezużytecznym. I z 7 nigdy jakoś specjalnie nie robiłem. Właśnie przez tą celność i przez kaprysy działa, którym dysponuję, to działo potrafi oczywiście fajnie przywalić, bo to jest 490 obrażeń średnich, to jest jak 12,8 niemieckie. Natomiast jego celność nie powala i kiedyś na większe dystansy potrafiło walić wokół czołgu, a nie prosto w czołg. Natomiast na bliskie dystanse ten czołg się spisywał zawsze bardzo dobrze. Pancerz ma całkiem niezły, chociaż od wprowadzenia Gold Ammo za kredyty te pancerze już troszkę nie mają już takiego znaczenia. Jeżeli ktoś potrafi celować, to używając Gold Ammo powinien przebijać raz za razem czołgi. Oj, nie uciekaj mi, stary. Tak ładnie stoi, popatrzcie. Przyceluję. Bach. Nie wiem, za ile mu zawaliłem, ale myślę, że nie zostało mu dużo. Podjedziemy sobie tutaj. Może tego Iska. Nie widzę go. Tak, nie strzelam. Nie będę strzelał w ten sposób, bo trafię go tylko w głośnicę. Poczekam, jeżeli się jakoś ruszy, jakoś przekręci, to może uda mi się go wtedy trafić. On mnie nie widzi, więc ja mogę spokojnie sobie stać i do niego celować. Mam nadzieję, że ktoś może rozwali ten budynek, że mógł go przewalić, albo on popełni taki błąd, że ustawi się jakoś bokiem. Będzie próbował zmienić pozycję i wtedy będę mógł mu władować pocisk w kadłub. Nie chcę się ujawniać, nie chcę podjeżdżać, żeby tutaj wiedział, że auta jestem, on się wycofuje. Spróbujemy w takim razie tą 7 wykończyć. No niestety nie trafiłem tej 7. Ale nic straconego. Przeładowanie nie jest takie najgorsze w tym czołgu. Zobaczcie. Ach, za 0 niestety. Czy 110. Bardzo fajnie ich widzę. Całe szczęście, że oni nie wiedzą, że ja tutaj jestem, bo można z górki dość łatwo oberwać. Gdzie jest 110, próbowali w bok. Aha, te 71 zabiłem po drodze. Okej. Okay. Może być i tak. Zdarzają się takie całe strzały. Miałem może ze 2 do tej pory takie strzały w swojej karierze botowskiej. Nie wiem, widzicie, mam zieloną kropkę, natomiast nie widzę obrysu czołgu, bo widocznie muszę bardzo blisko tego wraku T-71 strzelać. Spróbuję sobie podjąć tak, żeby uderzyć tego IC-4. Zobaczcie, wstaje mu tylko tyle wieży, niestety rykoszetuje od niego.
To był dość ryzykowny strzał. No i nie do końca się udał. Ale tak, zobaczcie, cały bok widać tutaj. Jeżeli sobie tylko podjadę dobrze, zajadę go jakoś od tyłu. Mam nadzieję tylko, że E4 nie stoi tam gdzieś i mnie nie wywali. Strzał, taki raz jest wykończony. Ale ja tutaj też zaczynam obrywać bardzo poważnie. Szybko trzeba naprawić groźnicę i uciekać. No to się może bardzo źle skończyć i się skończy bardzo źle. No niestety, to jest właśnie pazerność. Byłem na tyle pazerny, że chciałem zabić sobie tego ISA-4. Zobaczcie, tutaj wszyscy stoją. Nigdy czegoś takiego nie róbcie. Po prostu jeżeli macie jakiegoś tortoisa, czyli czołg, który ma dobry pancerz czy fosza, no to próbujcie jechać do przodu. Próbujcie, bo to jest IS-7, który został ten na górce, i 110 E4, które pewnie stoi gdzieś tutaj, a tak naprawdę nie mają tutaj jakoś dużo czołgów i myślę, że powinni nasi zdecydowanie przycisnąć liczne czołgi po prostu i starajcie się wykorzystać przewagę na której stronie, bo to strasznie denerwuje. Tutaj ta strona już powinna dawno pojechać i dawno zaatakować i zniszczyć. Dobra. IS-7 odbębniony. Jeszcze może jeden czołg sobie jakiś weźmiemy. Może coś... Nie mam za bardzo pomysłu, co by sobie tutaj, czym by się tutaj przejechać. O, już wiem, co wam pokażę. To jest moja nowa zabaweczka, kupiona jakiś czas temu. Trzeci tier niemiecki, bardzo fajny, polecam. Jeżeli chcecie sobie kupić czołg premium za jakieś bardzo małe pieniądze, to ta trójeczka jest bardzo przyjemna w grze. Jeździ jak czołg ciężki, natomiast ma dość dużo pancerza, jak na trzeci tier. Fajne skosy z przodu. Jeździ 34 na godzinę. Bardzo szybko skupia i bardzo szybko ładuje, bo to jest 2 sekundy, chyba 11 setnych. Za chwilkę to zobaczycie. Taka plujka, która tam bije gdzieś koło 50. Dokładnie sprawdzimy sobie. Uszkodzenia 52, penetracja 55. Na goldzie penetracja 90, więc nawet jeżeli traficie na piąte tiery, to macie możliwość przebijania piątych tierów. Może nie wszystkich od przodu, ale od boku już wszystkie możecie tam jakoś poharatać. Na tym czołgu udało mi się zdobyć parę fajnych medali już. Bardzo przyjemnie mi się nim gra. Używałem go też w kampanii nowej. Jedziemy sobie na środek. Ma opuszczenie lufy, zobaczcie. Całkiem niezłe opuszczenie lufy. Muszę przyznać, że z takich nie największych górek, z jakichś takich nie małych wzniesień potrafi on napsuć krwi. Jedziemy sobie tutaj na środek. Jest jedna artyleria. Numer, który już wam kiedyś pokazywałem chyba na Pershingu, na pierwszym odcinku. Z moim komentarzem w ogóle, bo kiedyś były bez komentarza. Nie przypuszczałem, że ktoś będzie chciał w ogóle tego słuchać, co sobie gadam sam do siebie. Dobra, mamy tutaj BT-7. Zatrzymujemy się i zaczynamy paliowanie. Prosto w główkę. Jeszcze jeden i jedziemy od razu do przodu, bo już artyleria tutaj może nas celować. Niestety ten czołg może zejść na jeden strzał od artylerii, zresztą tak jak większość czołgów. Oj. Co my tu mamy? I działo pom-pom jeszcze. Nie lubimy działa pom-pom. Bardzo, bardzo wredne działo. Przeładowuje dość wolno, ale potrafi dać 4 strzały w bardzo krótkim czasie i zadać 200 obrażeń. Mnie prawie 200 obrażeń w tym momencie zadał. Muszę tutaj czekać, jeżeli on do mnie wyjedzie. Mam tetrarcha jeszcze. No nie jest fajnie. Staram się przodem. Tak powinien mieć problem z przebiciem mojego pancerza, ten zostaje wykończony. Mamy naszego pompoma, który mnie wykańcza. No to dużo nie robiłem. Aha, jeszcze ten premium czołg przyjechał mój, czyli pancer S-35. 3 wykończył. Elegancko. 440 obrażeń, no bez rewelacji, ale tak jak mówię, bardzo przyjemna zabawka, zwłaszcza na trzecich tierach. Na czwarte tiery też można troszkę powalczyć, nawet na piąte. Natomiast na trzecich tierach, jeżeli tylko macie jakąś pomoc. Zobaczcie, ja tutaj nikogo nie miałem do pomocy, byłem praktycznie sam, tu chyba jakiś jeden pojedynczy czołg był. My wszyscy pojechali na kapa, dlatego zostałem zniszczony. Gdyby było trochę więcej czołgów, no to pewnie byśmy sobie dali radę. Dobra, mamy go z głowy. To była krótka bardzo bitwa, więc spróbujemy sobie jeszcze jedną bitwę jakoś przejechać. Jakimś innym czołgasem. Co by sobie tu wziąć? Może, a nie, Su jeden wybrał, bo Su nie lubię, tylko weszły sobie na nim gwiazdki. Weźmiemy sobie SET, czemu nie? Z grubej rury przywalimy. To jest największe działo, jakie w tym momencie posiadam. Te deków nie robię raczej, więc
Więc to będzie pewnie najlepszy dział, jaki będę w ogóle miał. Ile tutaj mamy obrażeń? 750 obrażeń, 235 penetracji. Ale ja jeżdżę z Goldem, więc przełączamy od razu na złoto. Seta to jest taki czołg, że jeżeli gracie na premium i strzelacie ze złota i nie pudłujecie, dużo nie dingujecie, dużo potraficie przebijać i robić damage, to wychodzicie na nim na plus nawet, bo te obrażenia są naprawdę bardzo duże w porównaniu do ceny pocisku. Mapa nie najlepsza dla setki, zdecydowanie, ale nie ma za to artylerii zupełnie, więc sobie podjedziemy tutaj do skały i spróbujemy coś wywalić po drodze, może jakiś med od przeciwniku będzie zjeżdżał sobie na dół, więc jeżeli uda mi się tylko dobrze ustawić, to powinienem go tutaj trafić i zadać mu obrażenia. Dobra, stoimy, zaczynamy skupianie celownika. No, wyślijcie jakiegoś fajnego meda, 127 na przykład, albo E50, jakby zjechało, ale chyba nie będzie zjeżdżało. Mamy tutaj E75. Ależ się wystawił głupio. Bam. Nie trafiłem. Oczywiście dostał za 800, ale nie ode mnie. Ja niestety 16-17 sekund ładowania praktycznie. To powoduje, że już raczej do niego nie strzelę. Jeżeli by tylko został zaświecony, to może jeszcze by mi się udało. Ale zaświecony raczej nie zostanie. Mamy za to T-54. Strzelamy do niego. Rykoszet. Bardzo fajnie, czyli już mam dwa strzały w plecy. Dwa strzały ze złota, czyli jestem jakieś 12 tysięcy w plecy, coś koło tego. No nie jest to najlepsza mapa na ten czołg, zdecydowanie. Tutaj albo kampienie w bazie, albo jazda na tą miejscówkę, ale tam jest różnie. Jeżeli nie ma się wsparcia za dużego, no to można dość łatwo dostać po głowie. Natomiast z tego co widzę, pojechało tam bardzo dużo czołgów, Maus, Esetka i siódmy. Więc ja już tam nie będę potrzebny. Poczekam po prostu na to, co tutaj mi podświecą z tej strony, a mam nadzieję, że coś tam się w bazie za chwilkę pokaże. Jeżeli tu będzie w miarę czysto, to zjadę po prostu na dół i będę podjeżdżał pod górkę. Jak na razie nie widziałem tam TD-ków, co mnie troszkę dziwi, bo myślałem, że będą jakieś TD-ki. Na razie mamy 121, która się chowa za kamieniem tutaj. Nie mam kompletnie ostrzału na tą 121. No i co? Przyjechałem teraz za kamień. Widzicie, jestem na granicy widoczności. Jeżeli mi się cofnie, to powinienem ją widzieć, natomiast jeżeli podjedzie do przodu, to już niekoniecznie. Chociaż może. Szkoda, że jej nie widziałem, jak wyjeżdżała zza tego dużego kamienia i przejeżdżała tutaj gdzieś pod drodze, mógłbym ją pewnie trafić. A tak to niestety. Staram się, czy nie zjechać na dół po prostu. Dobra, zaryzykujemy. To jest ryzykowne bardzo, co teraz robię w tym momencie, ale czasem... O, jest, mamy czołg jakiś. Strzał. O, nie trafiłem, oczywiście. Oni mnie jeszcze nie widzą, mam tutaj żarówkę oczywiście na tym czołgu. Już na większości czołgów mam żarówki. Żarówka bardzo ważna rzecz na każdym rodzaju czołgów. Nie tylko na artyleriach i nie tylko na skautach. Praktycznie na każdym czołgu ta żarówka jest bardzo ważna. My się tak ruszyli chociaż troszkę do przodu, do tyłu, gdziekolwiek. Tak stoję po środku niczego, ale czekam po prostu na to, żeby ktoś mi ich zaświecił. Zobaczcie, dobra. Decyzja została podjęta. Tutaj nic nie ma w tym miejscu. Ta nasza pantera nic nie wyświeciła. Nie trafiłem. Oczywiście 4 strzały zmarnowane. To będzie kosztowna bitwa. Po prostu wyjadę sobie tędy. W tym miejscu sobie wyjadę. Ponieważ tam nic nie ma, to powinno mi się udać spokojnie tutaj dojechać do kapa. Tam jest E2 dopiero po prawej stronie, gdzieś daleko. Jeżeli mi się uda pomóc tutaj naszemu Isowi VIII zniszczyć tą 121 i zniszczyć tego... A już, T-54 spadł, więc T-54 mamy z głowy. To jest teraz 121, a potem będziemy się tłuc z E3. Z E3 się dość trudno tłucze, bo to jest twardy czołg i potrafi ostro przywalić. Na szczęście nie ma obrotowej wieży. 3 do 8. Słabo to wygląda w tym momencie. Zobaczymy, czy mnie zaraz tu z prawej strony zacznie coś bić.
bo zostałem wyświecony, niestety. No właśnie, już dostałem. Mamy T50 przez 2 jeszcze. Dobra, uciekamy na Kichę. Kicha to jest bezpieczne miejsce w miarę. Na 75 próbujemy tam z tyłu strzelać i nie trafił. Jeszcze. No nie idzie najlepiej. Oprócz tej bitwy z KW1S to raczej słabo. O matko, obiekt mi przywalił za tyle HP. To już jest pozamiatane właściwie dla mnie. Tak jak mówiłem, to był bardzo ryzykowny manewr, ale jedyny sensowny. No mogłem stać tutaj sobie u siebie na bazie i próbować coś tam zrobić, ale by mi się pewnie raczej nie udało. Natomiast w ten sposób miałem jakieś szanse tam na powodzenie. Zobaczcie, jak to wieża się wolno wraca w momencie, kiedy jest uszkodzona i do tego jeszcze dowódca jest zabity. Wyjadę sobie tutaj. Oczywiście Eseta jest dość ślepym czołgiem. Bam! Za 700. Może uda mi się jeszcze przeładować, może uda mi się jeszcze raz... O, nic mi się nie uda. 121 to mi przyjechało. Rozwaliło mnie. Dziwi mnie to, że tak długo jechał. Myślałem, że sobie zjechał może tutaj na dół gdzieś. Natomiast on przyjechał po prostu, zjechał mnie od tyłu i mnie zwyczajnie rozwalił. No, bez rewelacji. Naprawdę nie idzie. Chyba wyszedłem z wprawy coś. Jak to wygląda? Mamy zwycięstwo na tym PZ-cie, zwycięstwo na IS-7, zwycięstwo na KW Sporcie, zwycięstwo na Centurionie, czyli unitaty całkiem niezłe, chociaż bitwy niezbyt powalające. Dobra, to jest 5 czołgów chyba już w tym momencie, więc wystarczy być na ten odcinek. Bardzo się cieszę, że już nie mam problemu z nagrywaniem i powinno mi się udać już normalnie dodawać odcinki, tak jak kiedyś. To chyba będzie wszystko. Zaglądajcie na Facebooka, tam są czasem konkursy, tak jak ten konkurs z koszulką. Można sobie ze mną pogadać, można zobaczyć jakieś ciekawe linki, które wrzucam, więc zachęcam do zajrzenia na Facebooka. A tymczasem życzę Wam powodzenia na weekendzie i do zobaczenia w celowniku. Trzymajcie się, cześć!